Okej, okay, chyba pora pogadać o Lidze Sprawiedliwości, Zaka Snydera. E, jeszcze nie mieliśmy tutaj żadnego materiału na temat tego filmu na fanboys'ach, bo e, nawet nie wiem, czy Mate obejrzał ten film, czy nie. Natomiast myślę, że, że to jest taki film, który. A, ciężko się o nim mówi, bo to jest w jakimś sensie event, to jest bardziej event. To jest film na zamówienie, to jest film, który został zamówiony czy wręcz wymuszony przez fanów, którzy absolutnie wierzą w totalną nieomylność wizji Zaka Snydera i jego, jego strategii reżyserskiej, chyba tak to mogę określić, w stosunku do filmów DC i tego, jak, jak to uniwersum ma wyglądać. Oczywiście dziś już wiemy, że ten film nie będzie zalążkiem czy powrotem do tego uniwersum. Wiemy, że to będzie tylko i wyłącznie coś w rodzaju takiego Elsword, że to będzie coś w rodzaju takiego po prostu projektu ubocznego Warner Brosa. Natomiast chyba to o czym się głównie mówi w przypadku Snyder Kata, to jest to jest jakby taka eventowość tego filmu. To jest film, który Zrodził się z jednej strony z tragedii, z, z tego, że Zack Snyder musiał przerwać pracę nad kinową wersją Ligi Sprawiedliwości, dlatego że przeżył bardzo trudne wydarzenie w swoim życiu, jaką było samobójstwo jego córki. No ciężko sobie wyobrazić w ogóle, jak, 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 jak jako rodzic, co musiał przeżywać i jego żona tak samo. Deborah Snyder, która tak samo jest producentką tych filmów. Więc gdzieś tam początkiem tego filmu jest straszna historia, natomiast natomiast no wynik jest pozytywny o tyle, że z jednej strony mamy film, który jest kompletną wizją tego twórcy, jest, jest dokończonym jego takim projektem, tego jego, jego spełnieniem jego pasji, realizacją jego pasji, z drugiej strony mamy wieści o tym, że, że w związku z tym całym zamieszaniem wokół tego filmu mamy e, doszło do zbiórki pieniędzy, która ma przeciwdziałać właśnie samobójstwom oraz, oraz poszerzać świadomość, jeśli chodzi o choroby psychiczne. I, 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 i udało się zebrać chyba pół miliona dolarów. To jest, to jest czysto inicjatywa fanów, którzy wspierali ten projekt. Potem z drugiej, z, z jeszcze innej strony mamy tak naprawdę, jakby bardzo cyniczny aspekt tego filmu. To jest to, że Warner Bros. No nikt chyba nie ukrywa, że, że ten film powstał tylko po to, aby wypromować nową platformę streamingową wypromować HBO Max, więc. Jakby mamy do czynienia z prawdopodobnie jednocześnie najbardziej szczerym i artystycznie wyzwolonym blockbusterem od czasu chyba Mad Maxa Fury Road, a z drugiej strony jest jednym z najbardziej cynicznych zagrywek, dlatego, że to właśnie na tej tragedii i na tej całej jakby, jakby na, tym, na tej całej stracie Zacka Snydera i tej życiowej i tej artystycznej zrobiono tak naprawdę biznes i chciano zrobić biznes, co jest już w ogóle dziwne i, i przykre, w sumie dość, jak się o tym jak się człowiek tak zastanowi. E, mamy też fanów, którzy z, też są, i są fani, którzy są bardzo, bardzo jakby pozytywnie i entuzjastycznie się do tego odnoszą. Z drugiej strony, mamy fanów, którzy potrafią zalać IMDb. Jedenkami, jeden na dziesięć, tylko dlatego, że Warner Bros. odciął e, pępowinę, właśnie Snyder, że przestał. że, że, że potwierdzili oficjalnie e, w jakiejś tam notatce prasowej, że nie będzie kontynuowana ta historia z Ligi Sprawiedliwości, Justice League, że ich kanonicznym filmem jest ten film, który został skończony przez Josa Abidiona i to będzie uniwersum, które będzie kontynuowane i fani wkurzeni zaczęli, to się nazywa review bombing, zaczęli wrzucać po jedyn, jedynki, nie, jedynki na 10 na, po to, aby jak najniższą ocenę otrzymał Kong kontra Godzilla znaczy, to jest, to jest bardzo e, ciekawy fandom, jakby się tak zastanowić, <laughs> że wspomnieć chociażby groźby śmierci pod radysem krytyków, którzy krytykowali Bat Batmana III, Nolana, Dark Knight Rises. E, więc to jest gdzieś cały czas wokół Batmana. Są te największe kontrowersje, najdziwniejsze jakieś takie zachowania fanowskie, chociaż fandomy są. W sumie chyba w każdym fantomie można znaleźć jakiś toksyczny aspekt. Um, więc mamy te wszystkie rzeczy, które otaczają ten film i ten, tą cudowną historię powstawania tego filmu i dokręcania pojedynczych ujęć um, e, gdzieś tam na green screenie w domach w trakcie pandemii i tworzenia na szybko efektów wizualnych do tego. I jakby dogrywania niezliczonej ilości muzyki, wychodzi 4-godziny soundtrack Junk Junkie XL-a, który jest tak zajebiście dumny z tej swojej muzyki, e, to bym się mógł dość dużo wypowiedzieć, co ja myślę o tej jego pracy. Natomiast, no to jakby nikt nie mówi o filmie, <grywka> i to jest właśnie dla mnie, to jest tak. To, to jest powiedzieć, że to jest film, który jest dużo lepszy niż, niż Zack Snyder, niż ta wersja Josa Widona. jak to pogadliwe się jakaś Justice League Justice League, Haha. ha, ha. No to jest powiedzieć, no to jest jak powiedzieć, że 2 plus 2 równa się 4, tak? No to jest oczywiste, to wystarczy spojrzeć, ten film ma lepszy flow. Ma dużo lepszy pacing. Powiem szczerze, ten film się aż tak nie dłużył mi, jak na tak mamuci czas trwania. Zwłaszcza przez pierwsze tam 2-3 godziny. Jak to w ogóle brzmi? A potem. Jakby to jest lepszy film, tak? To jest to jest lepsza produkcja. To jest film, który ma pogłębione postacie, w którym Stephen Wolni wygląda jak. Pajac to jest film, w którym postacie dostają odpowiedni czas ekranowy, żeby móc gdzieś tam zaprezentować swoje, swoje charaktery, zwłaszcza, prawda, flash czy czy, czy cyborg. Ale czy, czy to są aż tak głębokie relacje, mimo to, w dalszym ciągu, no nie wiem, no to jest chyba największy taki, taki zgrzyt w tym wszystkim, jest, że nikt jakby nie mówi o samym filmie, bo bo nie ma za bardzo czym mówić, tak? Kiedy przebnie się przez te pierwsze dwie godziny i ten taki szok tego, że to jest dużo lepszy film i to jest coś, co wreszcie ma jakieś ręce i nogi, i wygląda, jak, um, wygląda jak film i ma taki swój oddech, gdzie ta historia sobie gdzieś tam płynie w takim tempie, jak, jak nie wiem w Władcy pierścieni, Petera Jacksona, że to jest epickie, ale to jest bardzo, bardzo spokojnie opowiadane. To tak naprawdę Dochodzimy do wniosku, że to jest dalej ta sama historia. Jeżeli kogoś nie specjalnie obchodzi ta historia, która jest w zasadzie kopią historii z Avengers: Infinity War, gdzie mamy czarny charakter, który zbiera kilka takich samych artefaktów po to, aby zdobyć absolutną władzę i, i zniszczyć świat, no to jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, to, to jest tak naprawdę spóźniony o ile o 6 lat 7 lat film, który już. Nie rezonuje i tam nie ma nic w tej historii. I to jest chyba taka rzecz, która mnie najbardziej uderzyła w trakcie tego seansu, że, że przez pierwsze dwie godziny byłem absolutnie zaczarowany tą wizją i naprawdę byłem zachwycony. Ja mówię, to jest najlepsza rzecz, jaką Snyder zrobił. Tam. Strasznie mi się podoba ten taki. Te, te, te szalone, absolutnie szalone wizualnie pomysły stylu, że ten film jest prawie czarno-biały. E, Czarno-biała wersja też jest, ale ten film jest prawie czarno-biały, tam jest bardzo mało koloru w ogóle. E, te, te cztery na trzy i tak dalej, te wszystkie takie. To, to wszystko dodawało temu filmowi takiej, takiej mitologicznej, niemalże takiego takiego wymiaru opowieści o bogach olimpijskich. I to, to było dla mnie coś niesamowitego. Te wertykalne kadry, pokazywanie właśnie tych, tych bohaterów, jak takie posągi bogów olimpijskich, bogów starożytnych, to, to było coś nieprawdopodobnego. Ja sobie pomyślałem, że kurczę, dajcie mu do zekranizowania jakiś mit, jakąś taką czystą mitologię, bo. No bo jest coś w filmach Snydera takiego, że jego niespecjalnie interesują zwykli ludzie. Jego głównie interesują. Eee, właśnie te postacie, on ma jakiś fetysz na punkcie jakiś takich postaci nadludzkich i ich przeżyć, i ich jakiś dylematów, eee, to widać i w 300, i w Sucker Punch, i w Watchmen, eee, w wielu, wielu, wielu jego filmach. Tak naprawdę chyba najbardziej, tak mówię, do świętych trupów moim zdaniem dalej jego najlepszy film, to jest taki film, który absolutnie jest najbardziej ludzkim filmem z jego, w jego karierze i najbardziej zbliżonym Najbardziej takim przyziemnym, że mogę obejrzeć i stwierdzam, ok, rozpoznaję takich charaktery ludzi, rozpoznaję takie e, sytuacje z życia, nawet jeśli to jest oczywiście w settingu apokalipsy zombie. E, więc mamy tak naprawdę, mamy, mamy. Film, który gdzieś tam próbuje wspiąć się na ten taki poziom, właśnie takich komiksów, trochę, właśnie jak jeśli znowu będziemy mówić o a, Avengers czy w stylu na przykład np. Rękawicy Nieskończoności, gdzie tam jest, jest ten pojedynek bogów, jest, są te takie nadwymiarowe istoty, różne jak Galactus i tak dalej. Tutaj może aż tak, do takiego stopnia nie, ale film jest w taki sposób filmowany, on jest, on jest z taką monumentalnością nam sprzedany. A potem jest. I, I to jest wszystko fajne, tak? I to jest wszystko super, i to jest dla mnie absolutnie highlight taki, tego filmu, że, że mamy do czynienia jednak z czyjąś wizją i z czymś sposobem na pokazanie komiksu, właśnie w taki wertykalny sposób, w jaki nikt tego nie robił, bo nikt takich filmów nie kręci w ten sposób, nikt na taką skalę nie robi, tak nie eksperymentuje. I, i, i tylko dzięki HBO Max i temu światło i, i, dzięki temu, że są te serwisy streamingowe, można sobie na coś takiego pozwolić, bo to oczywiście pierwotnie miał być film pod IMAXa tak? czyli pod te właśnie wertykalne IMAXowe ekrany, zwłaszcza pod, pod IMAX -y analogowe tak? nie, nie pod te, te udawane IMAXy, które nie są IMAXami LIMAXy, jak to się nazywa w Stanach natomiast no to, to jest film, który prawdopodobnie byłby nieprawdopodobnym doświadczeniem takim estetycznym i, i ten podział na rozdziały i te takie właśnie spokojne, mówię, to jest, to jest bardzo dziwny film, to jest, to jest, jak, to jest jak, jak jakby wziąć Suspirię i taki właśnie dziwny film estetycznie pod względem formy i, 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 i zrobić z tego film DC e, więc, więc jest to, to jest taka jeden aspekt tego filmu, ale Drugi aspekt to jest ta historia, która jest tak tandetna i tak słaba, i tak nieciekawa w gruncie rzeczy. Yy, I jest, no przede wszystkim jest powtórką w tej pierwszej e, historii, tej historii z, z mm, filmu Josa Widona, że to jest ten największy paradoks. Mamy do czynienia z najbardziej takim em, Innym, naj, naj, najbardziej takim odmiennym filmem, superbohaterskim, który opowiada najbardziej typową historię ratowania świata. Nawet jeśli Stephen TPMW jest naprawdę postacią w tym filmie, przynajmniej bardziej niż w tej poprzedniej wersji. Także pierwsze dwie godziny mnie bardzo porwały i bardzo mnie, mnie gdzieś tam zahipnotyzowały wręcz. Jak spojrzałem na zegarek, to wiedziałem, okej, okay, to już tak szybko czas płynie. Wow. Natomiast najbliżej końca tym niestety te, te tendencje Snydera do jego slow motion, do jego e, tworzenia scen jak, jak, ja tego nigdy nie zrozumiałem i mi się to bardzo nie podoba, tworzenia scen jak teledysk, tam jest taka scena z Flashem, która byłaby absolutnie mistrzowska, gdyby nie to, że jest teledyskiem, jest zrobiono z niej po prostu pop video na YouTube'a i nie rozumiem po co, bo to zabiera mi tak naprawdę dramaturgię tej sceny. Ja nie mówię, że może, znaczy no, o, o muzyce to jest osobny temat, bo Junkie DxL też jest dla mnie takim słabszym punktem tego filmu, który niestety przypomina nam o tym, jak bardzo typowym w gruncie rzeczy blockbusterem jest ten film. Że jakby zamiast, zamiast, zamiast gdzieś tam wpasować się w tą inność i w tą taką w ten, w, tą taką porywczą wizję Snydera. Tak naprawdę sprzedaje nam te same łubu -dubu, tak samo fatalnie zmiksowane, jak wszystkie jego inne ścieżki dźwiękowe. Znaczy, ten facet ma jakiś straszny problem z miksowaniem, moim zdaniem, dźwięku. To jest tak przesterowany hałas, że tego się trochę słuchać nie da, szczerze mówiąc. I soundtrack trwa 4 godziny i naprawdę dałbym, powinien być jakiś medal na końcu, powinien być jakiś taki na Spotify'u, powinien być taki, że wchodzisz na kolejny level, dostaj albo dostajesz, nie wiem, 500 punktów doświadczenia za to, że przetrwałeś ten soundtrack, bo to jest 4 godziny łupanki na perkusji z gitarami elektrycznymi, ja po prostu no naprawdę, no, no polecam powodzenia, spróbować się przez to przedrzeć i przez ten taki przesterowany hałas Um, tak, także, 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 naj, naj, chyba to jest jednak, jakby, ja się cieszę z powodu tego, że Zack Snyder mógł skończyć swój film i fajnie zobaczyć uśmiech na jego twarzy, fajnie zobaczyć, że sprawia mu to radość. Widziałem wiele wywiadów z nim, a propos, przy okazji całej premiery, fajnie zobaczyć, że jest. Entuzjastycznej, że wrócił jakoś do sił po, tym, po tej naprawdę strasznej tragedii, i której nikt nie powinien, żaden rodzic nie powinien przez coś takiego przechodzić w życiu i nikomu nie, nie, nie powinno się życzyć tego. Więc, więc to jest taka jego, powiedzmy, zasłużona fanaberia. Więc to jest jego zrealizowana wizja. Natomiast to jest trochę taki film, na temat którego mam wrażenie każdy wyrabiał już sobie zdanie przed wejściem. Przed wejściem. Nie mamy gdzie wchodzić, bo nie ma kina, więc przed usiądnięciem na kanapie. W jakimś sensie trzeba chcieć to obejrzeć. I ja chciałem i według mnie jest to przyzwoity film, ale. Ale powiedziałbym, że to warto obejrzeć dla tych walarów estetycznych. Natomiast ludzie, którzy mówią, że to jest arcydzieło i że to jest jakaś super historia, czekam na argumenty, czekam na. Przekonajcie mnie, bo nie widzę tego w tym filmie. Eee, także to byłoby moje parę groszy. A propos, Ligi Sprawiedliwości Zaka Snydera. Jak Mateowi się uda obejrzeć, to może jeszcze zrobimy jakiś konkretnego spoiler talka, albo jakąś dłuższą recenzję. To tyle ode mnie. Trzymajcie się.